Siema widzowie, dzisiaj jesteśmy w dość jakby w serii, w której dawno nic nie robiłem. Dawno nie było odcinków, ale robiłem i to dużo, także patrzcie. Tutaj jest już drzewko na mojej działce i jest moja działka, jesteśmy przy działce. Ogólnie, jak widzicie po tytule, zmieniłem swój dom. W sensie jest taki sam, ale dodałem parę detali. I przekolorowałem go na niebieskiego oraz zrobiłem już pokój dla Leona. O, i Leon zmienił swój ulubiony kolor z zielonego na pomarańczowy, więc dodałem mu pomarańczowe łóżko. Dobra, patrzcie, tam teraz dam, stawcie łapeczkę w górę, subika i... dom! Woo! Tak wygląda mój koks domek. Także jest cały wielgaśny. O, tu ktoś się przed chwilą wybudował. Ale ładny dom, ojejku. Ale w każdym razie tak wygląda, z tyłu jest tam ogródek, jak już pamiętacie, to tak, wchodzimy sobie. I tu mamy jakieś pudła, jakieś miseczki. Tu mamy kącik taki trochę czytelniczy, ale głównie to jest po to, żeby sobie posiedzieć. Jeszcze jakieś kwiatuszki tu dam, na przykład tutaj, o. Albo gdzieś, no nieważne, tutaj, jak usiądziemy, to mamy wielkie, całe wielkie potrawy. Wielgaśne tutaj, jakieś burrito, jakieś hamburgery, jakieś ciastka, jakieś galaretki. Tak wygląda łazienka. Tu chyba będzie to światło trzeba dać tutaj gdzieś. Tutaj mamy w ogóle włączniki, wyłączniki. Turn off i on. Lusterko. Co? To lustro się da otwierać? Ale nie, to. O. Co? To lustro świeci? Dobra, nieważne. Można się myć. Wychodzimy stąd. Tutaj mamy taką ładną kuchenkę. Tu coś dodam, muszę tu coś dodać. Chwila, czy te szafki nie są na odwrót? Ej. Co jest? Szafki chyba są na odwrót. To powinny być te do otwierania. No nieważne, zobaczymy później. Tutaj mamy jakże przepiękny samochód. A i w ogóle ten, o, tutaj mamy takie piękne drzwi. Ten skuter, który ukradł mi ten jegomość, w ogóle tu jest jeszcze taka droga, która prowadzi do tej. Ten skuter, który ukradł mi ten jegomość, czyli ten nasz wróg. No to jak widzicie, mam skuter, oddał mi, w sensie, no, tam poszedł do więzienia ten właściciel pizzerii, poszedł do więzienia siedzieć. Pizzeria dalej funkcjonuje, ale ten właściciel poszedł siedzieć do więzienia. A mi odkupił skuter, przefarbowałem go sobie na niebiesko i jak widzicie mam taki koks, plus kupiłem sobie auto, więc i tak będę jeździł skuterem częściej, ale auto też jest git. Dobra, schodzimy, zamykamy. No i on teraz jest w więzieniu, jutro zrobimy odcinek albo pojutrze, no nie wiem, w każdym razie kiedyś zrobimy odcinek. Gdy pokazuję wam więzienie, a w ogóle nie wiem co się stało z tą moją czaszką, ale jej tu nie ma. W każdym razie zrobimy odcinek jak odwiedzam tego gościa w więzieniu, bo nie ukrywam, chciałbym zobaczyć i ponabijać się z niego. No, to tak, tutaj mamy auteczko, które wygląda koks, już, o, i możemy nim jechać, ale nie, bo zaraz tu coś zepsujemy. Tu w ogóle zgaś gościu światło, bo tu nigdy nie chodzę. I tu, jak widzicie, są inne ściany i inna podłoga. Ale to już tam nieważne. Drzwi też zmieniłem. I tak, tu jest pokój. Mój, czyli niebieski. I Leona, czyli pomarańczowy. Tutaj mamy nawet zegar. Szafeczka jakaś. Tutaj mamy kompy, oczywiście. Akutlus. To nie wiem, co to za firma. Pewnie jakąś dali, zmienili nazwę. W każdym razie możemy oglądać, to są niby kompy, nie? Ale to są telewizory. Ja mam akurat na czerwone, ja mam Zomena, więc git. Tu mamy książeczki, żeby poczytać, pouczyć jakieś historii czy coś. Mam ubranka. I tutaj mamy portrety, w sensie takie, no. To przefarbuję na żółto. A to... co? To można tak zmieniać? Ej, to jest koks. Ja nie mogę! Jeszcze to przefarbuję na niebieskie później. Dobra. Nieważne, sufit w ogóle też jest cały zmieniony. Mamy jakieś pizze dla ozdoby, jakieś te, jakieś portrety. I jak wyjdziemy na dwór, akurat idealnie klimatycznie. O, close, zamknij to, bo my jakiś złodziej wejdzie. To tak, tutaj mamy taki przyjemny
altankę mamy przyjemną do posiedzenia, znaczy postania. Idziemy tutaj i tutaj mamy takie o, ławeczki do do siadania, o. Tutaj mamy do ptaszków, mamy w ogóle takie lampki, które też może przefarbuje na zielone. Mamy drewienko, które siada się tu, tu i tu. I mamy ognisko, wiecie, że ono turn off. Co? Jakieś party są. Dobra, nie wiem. Zaraz może tam pójdę. Jakieś grzybki, jakieś muchomorki nieładne. Tam. Ale co to jest? Możemy smażyć piankę jeść? Co? Darmowe żarcie na zawsze. OMG. Dobra, tepniemy się. Zobaczymy, co tam się dzieje. No, także widzowie, mam nadzieję, że ten domek wam się podoba. Mi się bardzo podoba. Szczególnie ładnie wygląda ten pomarańczowy z tym niebieskim. Chociaż ładnie wygląda pomarańczowy z brązowym. Ło, ale ktoś ma willę. Różowa willa normalnie. To jest standardowy domek. Taki jak ma się zawsze na początku. I można coś jeść? Czy mogę coś? Ej. Wiecie, co ja robię? Wiecie, że ja biorę całe jedzenie i je zżeram? Nice! Puśćcie mnie! O. O, gościu grasę. Kto to jest? Parancho lelele. Dobra. Oni tam chodzą. Nie czają, o co chodzi. Czy ja mogę otwierać te drzwi? Co? Co jest? Co ja robię? Czy ja otwieram właśnie zasłony od środka? Co tu się dzieje? Dobra, nieważne, mam nadzieję, że piwo mi się podoba. A ta nie zwraca uwagi. Tu się bawię zasłonami. Ja nie mogę, co się dzieje? A tu? Zasłaniam i otwieram. Ja nie mogę. Ale to jest dobra. Dobra. Dobra, nieważne. Dobra, nieważne, mam nadzieję, że wam się podobał. Siemaneczko, widzowie. Goodbye, zostawcie łapę. Suba i nie wiem, co się stało z moją czaszką, nieważne. Siema.